Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was taki bardzo spontaniczny makijaż, trochę dzienny, trochę makijaż do pracy, bo nagrywam go dosłownie tuż przed wyjściem do pracy, właściwie już powinnam wychodzić, ale pomyślałam, że w ostatnim czasie testowałam sporo takich nowości makijażowych, które się u mnie sprawdziły i chętnie pokażę Wam, jak działają w akcji, jakie jest moje zdanie na ich temat, dla kogo, co robią i tak dalej, także jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać ten taki świeży, naturalny i dzienny makijaż krok po kroku, to zapraszam oczywiście do oglądania dalej. Na twarzy mam już swoją standardową pielęgnację, czyli krem z filtrem. Tak naprawdę ten krem jest jedynym kremem, jakiego używam na dzień, ponieważ ma też właściwości pielęgnacyjne i ja tak naprawdę niczego więcej na dzień nie potrzebuję. Pamiętajcie proszę o tej ochronie przeciwsłonecznej codziennie i przez cały rok. Ja zawsze mówię klientkom, że to musi wejść w nawyk trochę tak jak mycie zębów. Więc jeśli chcecie zgłębić wiedzę w tym temacie, to zapraszam też do moich wcześniej nagranych filmików, które znajdziecie oczywiście na kanale i myślę, że umieszczę do nich linki również w opisie na dole. A teraz przejdziemy sobie do wyrównania koloru mojej skóry i użyję produktu, który pokazywałam Wam niedawno na Insta Stories, że rozpoczęłam jego testy. Bardzo się u mnie sprawdził i myślę, że z ręką na sercu mogę Wam go tutaj zaprezentować. To jest podkład, nowość marki Max Factor Miracle Second Skin. Ale ja bym go jednak bardziej podpięła pod krem BB, ponieważ daje takie średnie krycie, ma taką przyjemną konsystencję kremową, delikatnie rozświetla skórę i naprawdę fajnie się utrzymuje w ciągu dnia i jest komfortowy w noszeniu. Niestety nie ma tutaj takiego jednego idealnego koloru dla mnie, więc ja sobie mieszam odcień 0,5 medium i 0,3 light, mniej więcej w proporcjach 1:1. Dzisiaj zaaplikuję ten podkład Beauty Blenderem, ale powiem Wam szczerze, że bardzo rzadko używam go na co dzień do aplikacji podkładu. Zazwyczaj po prostu w ruch idą dłonie i palce. Bardzo lubię ten produkt na co dzień i do pracy, bo on się zachowuje trochę jak druga skóra. Przez to, że ma delikatne krycie, ale fajnie wyrównuje ten kolor, to nasza naturalna skóra po prostu spod niego jakby prześwituje. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale on się fajnie stapia i ja uważam osobiście, że jako kosmetolodzy w gabinecie czy tam kosmetyczki powinniśmy nosić do pracy lekki makijaż. Powinniśmy nosić taki makijaż, żeby klient też był w stanie ocenić i dostrzec dobrą kondycję naszej skóry, ponieważ nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jeżeli klient widzi, że my same mamy zadbaną i ładną skórę, to też będzie miał do nas samych większe zaufanie, więc nie ma co się zakrywać ciężkimi podkładami, bo to świadczy tylko o tym, że mamy coś do ukrycia. A jeżeli ten makijaż jest lekki, taki podkreślający naprawdę dobrą kondycję naszej skóry, to klient myśli, że jest w dobrych rękach, bo same wiemy po prostu, jak o tę skórę dbać i mamy to sprawdzone między innymi na sobie. Dajcie znać w komentarzach, czy też się ze mną zgadzacie. W każdym razie, ja już się naklepałam i teraz przejdę do aplikacji korektora. Przyznam Wam się szczerze, że bardzo często u mnie kończy się na aplikacji podkładu. Zdarza mi się go nakładać pod oczy. Na szczęście nic się nie dzieje, ale jak się spieszę, to tylko mówię Wam, jak jest faktycznie. I podkład, korektor, który zaaplikuję, to jest Fenty Beauty i odcień 210. Ja go, słuchajcie, nakładam takimi partiami, bo on dosyć szybko zastyga. O, proszę bardzo. Od razu oko jest większe. Wyglądam, jakbym spała 10 godzin, a nie 5. Więc zajmę się teraz drugim. Zaaplikuję jeszcze korektor w centralnej części twarzy i przejdziemy do pudrowania. Puder, który
który stosuję, polecam bardzo serdecznie posiadaczkom przetłuszczającej się strefy T. Ja pomimo tego, że mam skórę dosyć mocno odwodnioną, niestety nie przez jakieś własne błędy pielęgnacyjne czy zabiegowe, a przez leki, które biorę na androgenowe łysienie, to strefa T jest u mnie dosyć mocno wyświecająca się w ciągu dnia. Ten puder pozwala mi nie myśleć o poprawkach w trakcie dnia, w trakcie pracy, ponieważ bardzo fajnie utrwala właśnie, czy to mam ten podkład, czy jakikolwiek inny. Ja po prostu, kiedy wszystko zagruntuję, wszystko, strefę tę zagruntuję tym pudrem, to wiem, że nie muszę pamiętać o poprawkach w ciągu dnia. I ten puder to Paese, puder ryżowy, który nie ma w składzie talku, a więc mogą go również używać osoby z cerą problematyczną. I gruntuję nim tylko i wyłącznie strefę tę. Podkreślę teraz brwi i mam takiego swojego ulubieńca już od wielu, wielu lat, do którego często wracam. Oczywiście testuję po drodze masę innych pomad, żeli, kredek i tak dalej. I większość pomad ma już teraz naprawdę taką fajną konsystencję, trzymają się i fajnie się nakładają. Ale po prostu tutaj, jeśli chodzi o ten odcień, to on jest taki wręcz stworzony dla mnie. Dlatego ja te słoiczki zawsze staram się wykorzystać do cna. Niestety pomada z czasem troszeczkę przysycha, dlatego ja dodaję do niej kropelkę Duraline'a, rozprowadzam to cienkim, skośnym pędzelkiem i aplikuję na brwi. Jeśli chodzi o makijaż brwi, to ja bardzo często podkreślam jedynie dolną granicę. Prawie nie ruszam ich tutaj z przodu, ponieważ one obie są akurat dosyć gęste. Ale zawsze staram się wyrównać dolną granicę i troszeczkę uzupełnić po prostu ubytki, tak żeby to nie wyglądało też przerysowanie. Makijaż oczu w moim makijażu dziennym to maksymalnie 3 kroki, czyli 1 góra, 2 cienie na ruchomą powiekę, wytuszowane rzęsy i cielista kredka na linii wodnej. Jeśli mam czas, tak jak dzisiaj, to robię wszystkie te 3 kroki. Jeśli nie mam czasu, to zawsze muszę mieć na pewno wytuszowane rzęsy, ewentualnie jeszcze przyciągnę cielistą kredką po linii wodnej i wolę to zrobić niż na przykład nałożyć cień na ruchomą powiekę, ponieważ jak pomalujecie sobie linię wodną tą cielistą kredką, to spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte i to oko wydaje się też większe. Więc zacznę od aplikacji cienia z mojej ulubionej paletki. To jest taka paletka, którą zawsze też zabieram ze sobą w podróż. I jeżeli muszę zabrać tylko jedną paletkę z całego mojego zbioru, to jest zawsze Dior Backstage w odcieniu 001 Warm Neutrals. I mam tutaj taki swój ulubiony cień. On jest taki jasno-brzoskwiniowy. Trochę w odcieniu jakby skóry na powiece, ale jednak odrobinę ją rozjaśnia i aplikuję go takim dużym pędzlem tylko na ruchomą powiekę. Kredkę, którą nałożę na linię powiek, to niezawodny produkt od marka Jacobsa. To jest taka automatyczna kredka właśnie do linii wodnej. Odcień nazywa się Nude Ist. Ta kredka jest żelowa, ona się bardzo długo trzyma, super miękka, fajnie się rozprowadza, to oko nie jest podrażnione po jej aplikacji, ale musicie uważać, jak będziecie wykręcać produkt z opakowania, ponieważ kredka się jedynie wykręca, ale nie da się już cofnąć wykręconego produktu. Nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo lubię testować nowe tusze do rzęs i dostaję ich sporo i naprawdę przechodzą u mnie dosyć solidne testy, bo co jak co, ale bez wytuszowanych rzęs z domu po prostu nie wyjdę. I mam takie bardzo fajne duo, które myślę mogę polecić szczególnie osobom z bardzo cienkimi i rzadkimi rzęsami, ponieważ jest to duo baza pogrubiająca i wydłużająca i maskara od marki Max Factor. Także ja zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy. Też nie można przesadzić, bo później Wam się wszystko skawali. Cienka warstwa
bazy. Akurat ja stosuję ją tylko na górne rzęsy, ale myślę, że możecie próbować też z dolnymi, jeśli macie z nimi problem. I teraz maskara. Ta baza miała silikonową szczoteczkę, a maskara ma już tradycyjną nylonową, wygiętą jakby w taki półksiężyc. No i efekt jest po prostu wow. Zaraz zobaczycie. Minimalnie wytuszuję sobie dół, ale tak dosłownie tyci dotykam i muszę sobie zawsze unieść te włoski jakby palcem, bo one lubią mi się odbijać na dole. Zazwyczaj na co dzień naprawdę nie robię pełnego konturowania twarzy, ale róż to jest coś, po co lubię sięgać, ponieważ róż bardzo ładnie odświeża naszą buzię. Sprawia, że ona ma więcej energii, wygląda młodziej. Także to jest coś, czego staram się faktycznie nie pomijać. I ja bardzo lubię w ogóle mokre produkty do konturowania. Takie produkty moim zdaniem bardzo dobrze stapiają się ze skórą i wyglądają bardzo naturalnie. I mam tutaj nowość również marki Max Factor Miracle Sheer Gel Blush w odcieniu 004 Glowing Sunrise. I słuchajcie, to jest róż w sztywcie o takiej faktycznie żelowej konsystencji i nie przeraźcie się tym kolorem, bo on nie ma aż takiego mocnego krycia, zobaczcie. I jak to rozsmarujecie sobie na policzkach, to naprawdę wygląda bardzo naturalnie, więc nie ma się, słuchajcie, czego bać. Powiedzmy sobie szczerze, że w czasie pandemii, kiedy musimy nosić cały czas w pracy maski na twarzy, nie ma sensu nakładać czegokolwiek na usta, bo po prostu się rozjeżdża pod maseczką, ale dzisiaj specjalnie dla Was chcę spróbować czegoś, czego w sumie jeszcze nie robiłam i wracam sobie do tego różu w żelu i spróbuję go palcem wklepać w usta. Powiem Wam, że ten róż ma bardzo lekką konsystencję. On robi się na skórze, na ustach taki wręcz wodnisty. Jakbym nakładała taką a la farbkę na usta, kompletnie nie czuję żadnego produktu, więc mega fajnie. Powiem Wam szczerze, że ten róż na usta to był bardzo dobry pomysł, bo makijaż wygląda świeżo, spójnie i lekko, ale zauważyłam, że po czasie podkreślił troszeczkę suche skórki na ustach, więc pamiętajcie o ich dobrym nawilżeniu przed aplikacją tego produktu i powinno być ok. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodobał. Bardzo spontanicznie zasiadłam do nagrywania dzisiejszego materiału, ale bardzo chciałam się z Wami podzielić tymi moimi nowymi odkryciami, jak na przykład podkład, czy tusz do rzęs, albo ten róż. Także mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś ciekawego, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o kciukach w górę. To wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję już niebawem. Pa, pa!